Perła jest takim dobrym partnerem lubelskiego sportu i lubelskiej kultury od wielu, wielu lat. My to bardzo doceniamy. Bez Perły trudno byłoby nam w tym modelu finansowania sportu i wydarzeń kulturalnych być tak skutecznym, jak jesteśmy. Więc te publiczne podziękowania od prezydenta miasta w imieniu mieszkańców należą się. Ale jest tu jeszcze jeden wymiar, taki związany z naszymi wspólnymi ambicjami. Z jednej strony firmy, która jest znakomitą i na rynku realizuje swoją strategię bardzo skutecznie, z drugiej strony również lubelskiego środowiska koszykówki, z takich znakomitości z tego środowiska jak Arek Pelczar, który konsekwentnie wraz ze współpracownikami buduje lubelską koszykówkę na właśnie miarę tych naszych oczekiwań. Mamy trochę, panie redaktorze, lat za sobą i pamiętamy te stare, dobre czasy, kiedy lubelska koszykówka osiągała no właśnie szczyty, patrząc na poziom sportowy, ale również i popularność, i do tego zmierzamy. Jestem przekonany, że umowa, którą dzisiaj podpiszemy, stanowi znaczący zastrzyk finansowy i stabilizację dla klubu. Dla nas jest także pewnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, ponieważ według tej ideologii, jak Państwo wiecie, celem firmy jest nie tylko zysk, ale także działanie na rzecz środowiska, w którym funkcjonuje. Jednym z tych elementów jest także sponsoring sportowy. Także jest mi niezmiennie miło, że dzisiaj tę umowę podpiszemy. Życzę klubowi, no, marzenie pierwsza ósemka, ale myślę, że jeżeli będzie stabilizacja formy i utrzymanie się w najwyższej klasie rozrywkowej, będzie to spełnienie celu, który sobie jako sponsor także stawiamy i którego życzymy klubowi. Dziękuję. Generalnie robimy wszystko, żeby być w tej ósemce. Tak jak tutaj dyrektor Rutkowski powiedział, jest to już kolejna umowa i Perła już jest takim naszym bardzo, bardzo długim partnerem, bo od kiedy ja pamiętam, to ten logotyp na koszulkach był jeszcze jak ja grałem, i później jak stanąłem po tej drugiej stronie, to można tak powiedzieć, że na Perłę zawsze można liczyć. Dlatego my swoją grą, swoją organizacją całą chcemy się też odwdzięczyć i dla naszego sponsora strategicznego zrobić jak najlepszy wynik zarówno sportowy, a z drugiej strony bardzo dobry wynik reklamowy, czyli finansowy w postaci zwrotu dla biznesu. Szybko i sprawnie dogadaliśmy się co do warunków wszystkich i cieszy nas to, że jako organizacja jesteśmy stabilnym partnerem dla tak stabilnej firmy, która działa w Lublinie, i to ważna rzecz podkreślenia, jest to kolejna firma, która bardzo dobrze czuje społeczną odpowiedzialność biznesu i chce się utożsamiać z rynkiem tutaj nie tylko pod względem finansowym, ale też pod względem zapewnienia dla mieszkańców i dla wszystkich tej atrakcji, bo trzeba powiedzieć, że mecze koszykówki będzie w tym roku to duża atrakcja z kilku powodów. Będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy dla dzieci, dla kibiców. Powiększona strefa młodego kibica, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Umowy. Tak jest. Proszę Państwa. Tutaj jeszcze taka drobna niespodzianka, ponieważ prezes jest nasz tutaj zagorzałym kibicem. Tak będzie wyglądała oficjalna koszulka, w której będziemy w tym roku występowali. Wyżej. Tak będzie usytuowane, także jeżeli w kadrze zabraknie kolejnego zawodnika, to numer jest personalizowany. Podrosnąć. Także dla pana, panie dyrektorze, plus akcesorium kibicowskie w postaci szalika. Nazwiskiem swoim. Nazwiskiem, proszę bardzo.